to Rolnik Nieprofesjonalny. Dzisiaj długo wyczekiwana, już dawno obiecana prezentacja Pöttingera. Jakiś czas temu nagrałem, ale było dość dużo szumów od wiatru i nie chciałem po prostu takiego materiału wrzucać. Jest to maszyna Pöttinger Synchro 3030 o szerokości roboczej 3 metry. Do wyboru mieliśmy, albo inaczej, działa ta maszyna u nas od 3 lat. Prędzej uprawę bezarkową prowadziliśmy przy pomocy kultywatora ścielińskowego, którego używaliśmy do upraw pożniwnych. Jednak no niestety tamtą maszyną nie mogliśmy dobrze wymieszać gleby, nie mogliśmy zejść poniżej 15 cm. Więc no trzeba było, że tak powiem, podjąć kroki, żeby znaleźć coś lepszego. Do wyboru mieliśmy kilka maszyn. Była to Unia, był to właśnie Pöttinger, Horst, Lemken. Między tymi czterema markami się zastanawialiśmy. Już dokładnie nie pamiętam, bym musiał spojrzeć na oferty, jakie to były modele. Ale czynniki decydujące o zakupie były trzy. Cena, waga oraz opinie użytkowników. I tutaj no, cena Pöttingera była powiedzmy, że średnia. Daliśmy za niego, no nie ma co tu ukrywać, bo to użytkownicy wiedzą, ceny też można gdzieś tam się dowiedzieć. Daliśmy około 50 tysięcy brutto. I jeśli chodzi o Unię, ona była najtańsza, ale z kolei była najcięższa. Jeśli chodzi o Horsa i Lemkena, były to droższe maszyny o 15-18 tysięcy. Były lekko lżejsze, ale tutaj, że mieliśmy bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego kultywatora, postawiliśmy na ten zakup. Cały sprzęt razem z wałem waży 2 tony z groszami. Tutaj wał daje nam prawie 600 kg wagi. Jest dość ciężki, są jeszcze cięższe. O wałach tam kilka słów opowiem na sam koniec. I zacznę może od początku. Wieżyczka jest regulowana. Tutaj mamy dwie pozycje regulacji. Trzeba przekręcić śruby i możemy tą wieżyczkę trochę inaczej ustawić. Mamy trzy możliwości zaczepienia łącznika do ciągnika. Więc tutaj regulacja tej wieżyczki plus ta możliwość daje nam szerokie, że tak powiem, szeroki wachlarz ustawień, więc tutaj z żadnym ciągnikiem nie powinno być problemu. Standardowo na dół mamy dwie możliwości, ale to praktycznie każda maszyna już teraz ma, więc tam nie ma w ogóle o czym mówić. Kultywator jest trzybelkowy. Raz, dwa, trzy. Mamy łącznie 11 zębów, z czego na pierwszej belce są 3, potem mamy 2 razy 4. A ten pierwszy rząd zawsze dostaje tutaj najmocniejszy cios, bo pracuje w glebie jeszcze nienaruszonej. Najbardziej, no po prostu największe natarcie jest na te 3 pierwsze zęby. I jest ogólnie ten rząd jest bardzo, bardzo blisko wysunięty do przodu, żeby jak największa waga była właśnie na przodzie maszyny. Co dalej? 11 zębów ogólnie dość niestandardowo, bo większość maszyn ma albo 10, albo 12. Tutaj mamy 11, właśnie też jeszcze pamiętam sytuację, że podczas składania ofert był problem, żeby znaleźć 11-zębowe kultywatory. Zęby z zabezpieczeniem non-stop sprężynowym. Nie pamiętam dokładnie siły wyzwolenia, ponad 500 kg, jak dobrze pamiętam. Słupice zakończone są dłutem. Tutaj mamy różne możliwości wyboru dłut. W tym momencie tutaj nie mamy skrzydełek założonych, ale jest możliwość założenia skrzydełek. Tutaj mamy otwory, na których możemy je zamocować. Na skrzydełkach możemy pracować do 15 cm. Tutaj no, te skrzydełka mają nam za zadanie podciąć większą szerokość gleby, lepiej wymieszać. Można też je ustawić właśnie na dwóch wysokościach. Jeżeli ustawimy skrzydełka na wyższej dziureczce, to będziemy działać agresywniej. Jeżeli ustawimy je na tej niższej, będziemy działać bardziej powierzchniownie, bardziej płytko, bardziej łagodnie. Jeśli chodzi o dłuta, to tutaj mówiłem, że można wybrać różne rodzaje
różne, wzmacniane, niewzmacniane. Najbardziej trwałym są Dutadura Star, ale są no, oczywiście najdroższe. Jednak w przyszłym roku prawdopodobnie będę na te Duta wymieniał. Tutaj blachy mamy skrętne, to coś powiedzmy, że a la pług, czyli te blachy mają za zadanie tutaj lepiej nam jeszcze tą glebę mieszać. Cała supica jest zabezpieczona śrubą ścinalną, ale tak naprawdę mimo, że mamy bardzo zakamienione pola, tylko raz wymieniliśmy śrubę, więc tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Zasadniczo w uprawie bezerkowej mówi się, że tych kamieni jest mniej, na pewno jest dużo mniej dużych sztuk, bo te zęby aż tak mocno nie wyciągają jak pług, ale te kamienie i tak będą. Zresztą mówię, no mamy bardzo, bardzo zakamienione niektóre kawałki i po prostu trzeba to zbierać, bo no co z tego, że nam wał wciśnie, jeżeli dajmy na to potem uszczerbi się kółeczko przy siewniku ogniatające. Więc tutaj no to zbieranie kamieni to jest u nas tak naprawdę podstawa. No ale dobra, idźmy dalej, żeby nie przedłużać. Ekrany boczne, też z możliwością regulacji. Możemy sobie go tutaj regulować na samym ekranie, więc też możemy sobie go ustawiać do woli, jak tylko i wyłącznie nam się podoba. Jak będziemy mieli inaczej ustawiony kultywar, to przestawiamy ekrany. Nie ma problemu, że nam coś tutaj gleba wyskakuje na boki. Następnie regulacja głębokości. Tutaj możemy pracować od zera, znaczy od zera. Mamy zakres od 0 do 30 cm. Regulacja jest na takie właśnie dwie przytyczki, dwa ograniczniki. Regulacja na polu jest bardzo prosta, więc no nie jest jakoś zbytnio skomplikowana, jest łatwy dostęp, więc tutaj nie ma co na to narzekać. No i idźmy dalej. Za zębami, za tymi trzema belkami mamy kroje talerzowe. 6 kroi talerzowych, ich tutaj obsługiwać nie trzeba ich smarować, bo tutaj nie wspomniałem, zęby musimy przesmarować, właśnie kilka kalamidek, po 2 kalamidki na każdym zębie, ale to już tam jest dobrze 10 minut pracy, jest wszystko ogarnięte. Jeśli chodzi o kroje talerzowe, można też dokupić sobie kroje graniczne, ale my ich nie braliśmy, bo te ekrany tutaj już dość dobrze spełniają swoją funkcję. Chyba że naprawdę wjeżdżamy na jakiś wyśmienity piach, to gdzieś tam niestety te górki się troszkę porobią, ale na takich sytuacjach, no było w tym roku, jak było po prostu te piachy bardzo suche, jednak jak przejechał już agregat z siewnikiem, to było już wszystko ładnie zagarnięte. Tutaj też możemy sobie te kroje talerzowe regulować. Można też wymienić je na zęby, wtedy jest troszkę mniejsze zapotrzebowanie mocy, bo te jednak kroje talerzowe lekko tutaj mocniej trzymają. Ale po co cztery rzędy zębów, te kroje talerzowe nam jednak tutaj troszkę lepiej przyrzucą. No jak mówiłem, nie są obsługowe, więc tak naprawdę z tymi talerzami tutaj nie ma jakiejś większej roboty. Są na zabezpieczeniu gumowym. I przechodzimy do wału. Wał również możemy sobie regulować bliżej agregatu, dalej agregatu. W zależności od tego, czy dajmy na to mamy kroje talerzowe, czy mamy zęby. Jaki mamy ciągnik, bo czasami no, wystarczy 5 cm przesunięcia i niektóre ciągniki może nam podnosić do góry, ale no, kierowca nie podniesie. Jeśli chodzi o wał wyrównujący, tutaj mamy wał Packera. Jak dobrze pamiętam, 8 zębów, 8 pierścieni na metr. Tego typu wały, znaczy no inaczej, nie ma wałów, które mają same plusy. Każdy wał jakieś minusy ma. Ale tutaj no, wzięliśmy. Było można sobie pójść po najtańszej linii oporu, czyli wał rurowy, ale na lekkie gleby, tak jak u nas, to on się fajnie nadaje, jednak no niestety, praktycznie na każdym polu mamy gliny.
z którymi no niestety w suchych latach jest problem, żeby je tam doprawić, że tak powiem, urządzeniami biernymi. A Packer jednak tutaj tą glebę nam fajnie rozbija i zagęści, bo tak naprawdę po tych pierścieniach no to mamy połowę gleby takiej spulchnionej na polu, a połowę ugniecionej, ale nie ma tu jakiegoś właśnie większego problemu. Baliśmy się, że może gdzieś tam się przypychać na piachach. Przez 3 lata no, mieliśmy tylko w tym roku takie sytuacje, że gdzieś tam ten wał może troszkę bardziej tonął i też pojawiały się właśnie z nim jakieś problemy, ale tak, nie ma w ogóle co narzekać akurat na niego. Są różne typy wałów do tego kultywatora, tak jak wspomniałem, rurowe, rotopaki, konorole, packery, więc tutaj wybór jest dość duży, kto jaki chce, że tak powiem, sobie wybiera, dobiera do swoich. A jest packer gumowy, więc od wyboru do koloru. Oczywiście tutaj mamy skrobaki między pierścieniami, chociaż akurat na nich to tam praktycznie żadnych śladów użytkowania nie widać. I co, no to tak jak wspomniałem, no ogólnie z maszyny jestem bardzo zadowolony. Zresztą no, często też tam widzicie, jak ona sobie pracuje na polu, jak ona sobie radzi. No jakieś małe wady oczywiście wszystko ma, ale no tutaj no nie chcę zachwalać, bo znowu będzie, że zachwalany jest zachodni sprzęt, ale no po prostu moja opinia jest taka, że jeżeli macie w planach ją kupić, bądź kultywator Pittingera, to ja mogę szczerze polecić. A co do innych, po prostu się nie będę wypowiadał, bo jakbym je użytkował, to mógłbym się wypowiedzieć. Nie użytkuję, daję tylko, mówię tylko, co, że tak powiem, dlaczego akurat ten, a nie inne. I to chyba tak pokrótce wszystko. Nie wiem, teraz patrzę, czy jeszcze o czymś nie zapomniałem, ale chyba nie. Więc to na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Rolnik nieprofesjonalny.